Cześć Wam, witam Was na moim kanale, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj temat troszeczkę inny, czyli wracamy do tematu grawerek laserowych. Wiem o tym, było troszeczkę tego ostatnio na moim kanale i to samo napisałem przemiłej pani, która do mnie napisała odnośnie tego urządzenia. Pani poprosiła, żebym tylko rzucił okiem i powiem Wam szczerze, że to co zawsze mówiłem na temat tych urządzeń, ja to bardzo lubię, naprawdę rozwijam się w tym temacie, to jest naprawdę świetna rzecz. Prosta, przede wszystkim prosta, nie jest tak skomplikowana, jakby się wydawało. Zawsze mówiłem, że nie trzeba mieć dużych warsztatów, wystarczy mała piwniczka, jakiś kąt, żeby postawić sobie fajne urządzenie i już coś tworzyć, już coś majsterkować, nie wiem, jakieś tam projekty pierwsze wykonywać. A teraz jest naprawdę przełom, w sensie takim, że zobaczyłem urządzenie, które jest po prostu urządzeniem, którego będziemy, no tak to przynajmniej określa producent, mogli używać w mieszkaniu. Tak jest, w domu, w mieszkaniu, w pokoju swoim. Urządzenie jest zamknięte w obudowie, czyli mamy cztery w jednym, takie kombo można powiedzieć, mamy obudowę urządzenia, mamy tutaj piękną, dużą szybę, która chroni nasze oczy, mamy podstawkę plaster miodu i mamy jeszcze przystawkę rolkową, wszystko cztery w jednym, także zobaczymy, czy to naprawdę wszystko tak fajnie wygląda, jak było opisane na stronie. Nie ma co, w tym dużym pudle jest wszystko, to jest praktycznie złożone, nie praktycznie, tylko jest złożone, odlepiamy kilka taśm, odczepiamy kilka trytytek, odblokowujemy urządzenie, komputer tradycyjnie i zaczynamy to testować, szybciutki pokazik. Mnie najbardziej interesuje, czy to naprawdę jest takie bezwonne, że można faktycznie to postawić w pokoju, czy tam gdzieś tam w jakiejś tam komórce. Oczywiście to ma opcję, że można zrobić po prostu jakiś tam odciąg na zewnątrz i to też będzie bardzo fajne. Zobaczymy, na ile to będzie działało, tak to jest powiedziane, także nie ma co przedłużać. Biorę te pudło, otwieram to raz, dwa, stawiam tutaj i zaczynamy testowanie, pokazywanie i tak dalej. Zapraszam. Ta-dam. Ta-dam. Tak to wygląda, proszę Państwa. Ściągamy taśmę, otwieramy. Zobaczymy, co tam mamy w środku. I tak jak mówiłem, wszystko już jest skręcone, zmontowane. Dysza jest na swoim miejscu. Głowica laserowa, przepraszam. Tutaj tylko kilka trytytek. Tu mam jakiś jeszcze osprzęt. Zaraz zobaczymy, co to jest. I proszę bardzo, tak to wygląda. Wszystko jest złożone. Nic nie musiałem tutaj skręcać. Wszystko jest na swoim miejscu. Proszę bardzo, głowica laserowa. Tutaj bardzo fajnie, takie mamy łańcuchy plastikowe, aby zabezpieczyć przewody. Z tej strony one również występują, jak również z tej strony. Także fajnie, to jest rozwiązanie znane również w urządzeniach tego typu normalnej konstrukcji, ale myślę, że w takiej konstrukcji zamkniętej jest to obowiązkowe. Także tutaj jeszcze znalazłem jako bonus bardzo fajne rozwiązanie, co chodzi o wysokość, o regulację wysokości głowicy. Tutaj mamy taką windę, tym pokrętłem sobie kręcimy i ona nam idzie w górę bądź w dół. Także fajnie, normalnie to musimy też dokupić sobie, można to sobie zainstalować w każdej praktycznie grawerce, ale oczywiście za dodatkową opłatą, przynajmniej do moich tak to występuje. No i teraz dodatkowe akcesoria, tutaj to o czym wspominałem, czego bardzo się cieszę, bo takiej podstawki jeszcze nie posiadam do żadnego lasera, tutaj będzie ona wykorzystywana pierwszy raz. Fajna sprawa, jak widzieliście, ja za każdym razem miałem grill z piekarnika, za co żona mnie, no, nie muszę kończyć, opierniczała, że no sobie go podwędzam. Okulary, pędzelek, kabel, tyle. Troszeczkę akcesorii, zasilacz, no i rura do odprowadzania tego dymu na zewnątrz. Tutaj w środku jeszcze nie pokazałem, to białe to jest właśnie filtr, który. I tutaj mamy dwa wentylatory i ten filtr właśnie ma zatrzymać ten dym. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało, czy faktycznie tak będzie. No i tak oczywiście mamy tutaj tą pokrywę, która zabezpiecza nas przed promieniowaniem, ale tutaj producent i tak zaleca stosowanie w razie czego okularów ochronnych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w pracy. Z góry mamy monitorek, to jak podłączymy, zobaczymy, co się tu będzie działo. Tutaj mamy, widzę, włącznik
Slot na kartę microSD, bardzo fajnie. Tutaj mamy USB i zasilanie, także możemy czytać również. Tutaj mamy przełącznik właśnie osi Y, a tą przystawką rolkową, a właśnie jeszcze muszę ją znaleźć. No i tutaj widzimy, możemy sobie tutaj to zdemontować wszystko i przestawić się na używanie właśnie tej rury z odciągiem, a nie przez filtrowanie tego przez ten filtr. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Słuchajcie, aha, zobaczcie. Tutaj mamy spód urządzenia, a pod spodem, tutaj jest to narysowane, jak odkręcimy te śrubki, pod spodem mamy po prostu tą przystawkę rolkową. Także nic nie musimy tutaj, wiecie, dokładać, przekładać, rozkręcać. Mamy to wszystko cały czas pod ręką. Tutaj oczywiście tylko wkładamy to. Jedną ręką to może być trudno. I to nam musi tak jakoś wskoczyć. O! I urządzenie jest gotowe do grawerowania, do wycinania. Później jeszcze oczywiście sprawdzimy tą przystawkę rolkową jak najbardziej. Proszę bardzo. Niech stanie się jasność. Teraz szybka zamiana, podłączam wąż z zestawu, tak aby teraz dym uciekał nam za drzwi. Trzeba oszczędzać ten pochłaniacz, on nie jest wieczny, wiadomo. Dobra, teraz odłączę grawerkę od laptopa, przygotuję plik na kartę SD i zobaczymy, jak wygląda grawerowanie z karty SD. Dobrze, przechodzimy tutaj do wyświetlacza. Tutaj mamy kilka funkcji. Nas interesuje ta funkcja, czyli odczyt plików z karty. Jest tutaj nasz Pokémon, PokéNC i możemy przejść do grawerowania. Sprawdzimy sobie jeszcze obrys tego projektu. Plik się załaduje i za chwilę zacznie się laser poruszać.
Teraz zajmiemy się przystawką obrotową, ona jest tam pod spodem, także musimy wyciągnąć tą podstawkę. I tutaj odkręcimy kilka śrubek i dostaniemy się do tej przystawki. Przy okazji sobie tu troszeczkę posprzątam. Dobra, teraz pod tymi blachami mamy ukrytą przystawkę rolkową, obrotową. Tak to wygląda z bliska. Zobaczcie, tutaj mamy węższy rozstaw na jakieś mniejsze przedmioty. No i tutaj podejrzewam, możemy dawać coś grubszego, jakieś kubki i tak dalej. Nie ma tutaj regulacji, jedynie jest ten przedział na te dwa wałeczki lub na te dwa wałeczki szerzej. Tutaj widzę, one są takie miękkie, także nie powinno się to ślizgać. Zaraz zobaczymy, spróbuję to uruchomić, jakąś próbę na szybko zrobić. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Dobrze, moi mili, mój stoliczek jest pełny, także oznacza to, że testy i prezentacja dobiegła końca. Zacznę od samej maszyny, później przejedziemy do tego, co tam na szybciutko wykonałem. No i do testów, które mnie w ogóle nie interesują, ale wiem, że dla niektórych takie wyniki są ważne. Także słuchajcie, maszynka, tak jak mówiłem, 4 w jednym, jak nie więcej. Mamy tutaj w komplecie podstawkę plaster miodu, bardzo ułatwia pracę. Mamy tutaj windę. Również tutaj przy głowicy laserowej mamy obudowę z tutaj oczywiście tą pokrywą ochronną. Oczywiście do pełnego bezpieczeństwa przy pracy mamy dołączone również okulary. Także jeżeli chcemy tam bardzo, bardzo zaglądać, to raczej te okulary są potrzebne. I tak jak mówiłem wcześniej, to co mnie najbardziej ciekawiło, ta praca. Mamy tutaj dwie opcje, jak widzieliście na filmie. Możemy sobie podpiąć rurę i po prostu z tym dymem sobie wyjść na zewnątrz. Ja na przykład podłączałem jeszcze tutaj rurę odkurzacza, no i tam się wpychałem do piecyka i miałem święty spokój. Jeżeli nie, to tutaj mamy zaślepkę, zaślepiamy to i pracujemy bez rury. Wtedy tutaj w środku mamy taki filtr, pochłaniacz, ale trzeba pamiętać, że on nie jest wieczny, także z tym się trzeba liczyć. Jeżeli możecie, to zakładajcie ten wąż. Teraz, czy to działa? Przy grawerowaniu jest super, naprawdę, jest naprawdę bardzo dobrze. Przy cięciu, gdzieś czasami jakimś, zwłaszcza jakimś takim konkretniejszym, czyli duża moc, mała prędkość, gdzieś tam czasami dymek poleci. Generalnie, jeżeli możecie, to ja bym zakładał z tyłu rurę. Czy można tym pracować w mieszkaniu? No nie wiem, powiem Wam szczerze, że jest to na pewno najbezpieczniejszy laser pod względem właśnie dymu, na którym pracowałem. Przy grawerowaniu jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ja tutaj nie odczułem żadnych zapachów. Przy wycinaniu, tak jak mówiłem wcześniej, gdzieś tam troszeczkę to się przedostawało. No ale tu wiadomo, to każdy, kto wie, jak wygląda praca z takim laserem, to wie, ile tego dymu jest normalnie. Jeżeli robiłem wcześniejsze filmy z takimi odkrytymi laserami, no to czego wyście nie widzieli, ja żebym mógł pracować, to tutaj stał jeden wentylator, w połowie garażu drugi, ja mam dwie bramy były otwarte, żebym tu po prostu mógł przebywać. Teraz robiłem to wieczorami, było naprawdę zimno, bramy były pozamykane i ja bez żadnego problemu mogłem kontynuować te testy. Siedziałem tu naprawdę wiele, wiele godzin, także to jest na pewno na plus. Mamy tutaj również czytnik karty, możemy pracować z karty, możemy pracować poprzez aplikację. To jest wszystko tak, jak powinno być. Teraz słuchajcie, co my tutaj żeśmy na szybko zrobili. Zamówienia, także tutaj mamy grawery i wycinanie, sklejki 3 mm. Grawer wyszedł bardzo fajnie. Wycinanie również. Tutaj mamy takie magnesiki. Ich było dużo, dużo więcej. Jak niektórzy z Was wiedzą, byłem w Lublinie na targach. Film będzie chyba na kanale jeszcze. Podejrzewam, że ten film będzie pierwszy. Także
Także zobaczycie, co się tam działo. I tych tak na szybciutko, naprawdę na szybciutko przy okazji zrobiłem, nie wiem, z 30 takich magnesików. Porozdawałem tam kolegom. Także słuchajcie dalej. Tutaj pierwszy raz robiłem coś takiego na HDF-ce. To było wyznaczanie środka linii, ale parametry były jak do cięcia. Tyle, że troszeczkę specjalnie za wyżej ustawiłem głowicę, także ta ogniskowa była rozszerzona i tu nam taka naprawdę fajna kreska wyszła. Teraz nasza pociecha może to sobie fajnie pokolorować, ma piękną obrysówkę, także to też są spore możliwości różnego zastosowania. Grawer na korku, tu jak widzimy bardzo dobrze, bardzo szybko, bardzo dobre szczegóły, także jak najbardziej na plus. Tutaj również. I teraz dębina. Dębina, teraz to dosłownie wykonywałem, bo jeszcze chciałem zobaczyć, jak to na drewnie wygląda. Tutaj jest zrobione w powszech słoi, a tutaj mamy zrobione w tą samą stronę, czyli wzdłuż słoi pracował laser. Tak laserowi jest dużo, dużo lepiej. W dębinie bardzo dobry grawer. Wycinanie HDF. Zero problemu, bardzo czyste cięcie, odnośnie właśnie jeszcze tego cięcia, jedyny tutaj minus, który jeszcze muszę opanować, to jest przy cięciu HDF-ki, on z jednej strony mi tutaj troszeczkę tutaj kopci te przedmioty, które wycinam, raz jest lepiej, raz gorzej, tutaj na przykład dzisiaj próbowałem jeszcze na koniec, tutaj już naprawdę to dobrze wyglądało, troszeczkę zmieniłem prędkość, dwa przejścia. Nie wiem, to sobie trzeba dopracować. No tu widzicie, ten minionek już w ogóle praktycznie nie jest okopcony, także bardzo dobrze. I teraz słuchajcie, taki największy projekt, chociaż wielkość tutaj nie jest dobrym słowem do tego urządzenia, bo jest to urządzenie zamknięte. Mamy tutaj ograniczone pole robocze właśnie do takich mniejszych projektów, ale to nie oznacza, że można jakieś takie większe, złożone projekty robić. Ten projekt normalnie w jednym pliku nie zmieściłby się w programie na polu roboczym. Ja po prostu sobie po kilka tych elementów przeniosłem na różne etapy tego wykonywania, także wyszło mi chyba tam 3 czy 4 strony do wycięcia i tak to wygląda. Także fajnie, tutaj sklejeczka również 3 mm, spasowanie bardzo dobre, tym razem już się nic nie rozsypuje, nie jest to jeszcze sklejone, także można to posklejać. Tutaj wkłada się T-Lighta i mamy świecznik. To jeszcze będzie pomalowane na złoto, ale specjalnie tego nie malowałem, bo też tutaj właśnie widać, tutaj widzicie, te obkopcenia są dość wyraźne. No, w niektórych przypadkach to ciekawie wygląda, ale fajnie byłoby nad tym zapanować. Tutaj widzę, że się machnąłem, ale to nie ma znaczenia. Dobrze, żebym jeszcze nie zapomniał, oczywiście to, czego nie powiedziałem wcześniej, ta maszyna ma parę rzeczy w sobie. Pod spodem jest jeszcze przykładka rolkowa, gdzie możemy sobie po prostu grawerować na wałkach, na jakichś walcach. Tutaj mamy napis. Świetnie wyszło, bardzo prosto. I co ważne, ja tutaj to zrobiłem celowo w darmowym programie Laser GLBL. Wcześniej bez żadnych ustawień po prostu przełączyłem z tyłu, tutaj z tyłu mamy prosty przełącznik, przestawiamy go tutaj, nic nie musimy przepinać, już jesteśmy teraz przestawieni z jednej osi na tą przystawkę rolkową, już możemy działać i tak jak widzicie, da się to zrobić w bardzo prosty sposób, przede wszystkim bez programu, znaczy w darmowym programie, ale jeżeli chcielibyśmy jakieś okrągłe rzeczy, no to widzimy, tutaj wyszło delikatne jajo. Trzeba byłoby albo zmienić plik graficzny, po prostu go rozciągnąć, albo zrobić to tak, jak powinno być, czyli w programie płatnym, zrobić tam wszystkie te dane, wprowadzić odnośnie no tam średnicy wałka, średnicy rolek i tak dalej, obwodu i tak dalej. W Liburnie oczywiście jest taka możliwość, ale celowo chciałem to przetestować w bezpłatnym programie, także napisy bez problemu możemy sobie tutaj oczywiście drukować, jakieś takie geometryczne figury
to już trzeba będzie po prostu na tym się troszeczkę skupić. To jest również do zrobienia, ja nie widzę problemu, żeby go nawet w prostym programie graficznym po prostu rozciągnąć w delikatne jajo na zasadzie prób i błędów, 2-3 próby i mamy to bez problemu zrobione. Także jeżeli nie trzeba mieć zaraz płatnego Lightburna, żeby używać tej funkcji w tym urządzeniu. To teraz jeszcze test cięcia. Mamy tutaj sklejkę 6 mm, sklejkę 9 mm i deskę sosnową 10 mm. Zacząłem od takich 3 mm sklejek. Udało się to przeciąć, więc przygotowałem takie próbki. Jak to wyszło, zobaczcie już teraz. 4 przejścia 200 na 100. Mamy tutaj bardzo czyste cięcie. 3 przejścia 100 na 100. Również czyste cięcie. Tutaj mamy taką wadę w sklejce. Nie założyłem tego przy sklejaniu, także na to nie patrzymy. Nie wygląda to źle, ale tutaj już mamy 5 przejść 100 na 100. No jest tu już palenie, nie wycinanie według mnie, ale niektórzy lubią takie testy, także da się to zrobić na pewno. Tutaj mamy 4 przejścia, tutaj mamy 3 przejścia, także prawie się udało. 5 przejść w prędkości 100 na 100. Jest ten laser w stanie przeciąć sklejkę 9 mm. Tutaj mamy już lepszy wynik, 3 przejścia 100 na 100 i deseczka jest pięknie przecięta. Wygląda to naprawdę dobrze, linia cięcia jest czysta. Zobaczcie ten element, on również fajnie wygląda. Tutaj już szybciej bym coś z tego wymyślił. Także tak to wygląda, słuchajcie, tyle się udało zrobić. Tak jak mówię, najbardziej widzę go właśnie do takich pierdółek, że tak powiem. Na początek bardzo fajna maszyna. Ona może nie jest jakaś tania, ale pamiętajcie, że mamy obudowę, mamy tutaj podkładkę, mamy windę do głowicy, mamy przystawkę rolkową. Te wszystkie urządzenia kupując osobno wyjdzie suma bardzo podobna albo i większa. Także tyle. Resztę zobaczcie sobie w linku w opisie filmu. Dowiecie się więcej na temat tej maszyny. Ja pokazałem to, co umiałem. Dobrze, moi mili, będziemy kończyć na dzisiaj. Jeżeli ktoś wytrzymał od początku do końca, to zostawcie komentarz oddechy do dechy. Jeżeli chcecie mi pomóc rozwijać ten kanał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Algorytmy YouTube'a wtedy pchają ten film do góry i więcej osób dociera do mojego kanału. W następnych filmach już wracamy ostro do pracy w drewnie, do nowych narzędzi, które się, mam nadzieję, szybko pojawią. Także zapraszam Was. Na razie temat laserów uważam za zamknięty. Tak jak mówiłem, tak jak obiecywałem, wracamy na ostro do pracy w drewnie. Także tyle na dzisiaj. Dzięki Wam bardzo. Do następnego filmu. Cześć.